like in any sport, things evolve, and once somebody achieves a certain standard, then everybody else starts achieving it. So it's really a psychological barrier. You know, once a guy runs a certain distance in a certain time, maybe there's a barrier there. Once he's done it, then all of a sudden everybody starts doing it. So, you know, when I came in 93, weighing 257 and cut, it was unheard of. Nobody had ever seen a physique like that. But now a lot of guys are getting bigger, and they're changing their training, they're doing things differently in order to come in bigger. But me and myself, I'm not playing anybody else's game, I'm just playing my game. Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Tak naprawdę każdy kulturysta zasiadający na tronie Mr. Olympia nadaje nieco nowy kierunek dyscyplinie. Polega to na tym, że jeżeli ktoś jest najlepszy na świecie, to w jasny sposób na podstawie jego wyglądu można odczytać preferencje sędziów i jest to fundament działania większości zawodników. Jeżeli panuje ktoś najbardziej masywny, to znaczy, że oczywiście oceniającym podoba się duża ilość mięśni i kulturyści będą ją chcieli zyskać, żeby pokonać aktualnego Mr. Olympia. Czasem jest to nawet lepsza wskazówka niż to, co mówią sędziowie. Znane są przykłady chociażby w kobiecej kulturystyce, kiedy chciano wyszczupić zawodniczki, ponieważ stawały się zbyt masywne. Wydano oświadczenie, że sędziowie mają nieco zmienić kryteria i nagradzać bardziej kobiece kształty. Spowodowało to oczywiście, że większość kulturystek zaczęła zrzucać mięśnie, a ostatecznie i tak wygrała zawodniczka najbardziej muskularna. Myślę, że w męskiej kulturystyce podobnie sytuacje miały miejsce, związane z rzekomym patrzeniem na proporcje i środek, a nadal panuje jak największa ilość masy, chociaż trzeba przyznać, że od niedawna można odnieść wrażenie, że może naprawdę sędziowie powoli zaczynają na to zwracać uwagę. Dałem tu przykłady związane z trendem polegającym na zwiększaniu ilości mięśni, ale były też sytuacje odwrotne. Na przykład kiedy królował Frank Zane, zawodnicy skupiali się przede wszystkim na zyskiwaniu jak najlepszej definicji. Był to jednak przejściowy trend o niewielkim lub żadnym wpływie na współczesny obraz. Ja w tym materiale chciałem się skupić na takich zjawiskach, ale w makroskali, które były na tyle silne, żeby trwale zmienić kulturystykę. Chciałem też, żeby dotyczyło to charakteru całej sylwetki, a nie poszczególnych elementów. Rozważałem, czy nie wymienić tu Toma Platza, jako zawodnika, który zmienił standardy postrzegania nóg, czy Richa Gaspariego, który wymógł lepsze przygotowanie formy. Oczywiście każdy czołowy kulturysta dołożył cegiełkę, nieco modyfikując ostateczny cel zawodników, kiedy pokazywał coś nowego, co podobało się reszcie. Natomiast jak mówiłem, ten odcinek przedstawi osoby, które zmieniły kierunek pod kątem całego, ogólnego charakteru sylwetki, a nie tylko poszczególnych części. Oczywiście można polemizować, czy nie powinienem przedstawić tu sędziów, gdyż to tak naprawdę ich decyzje, odpowiadają za to, jak dzisiaj wyglądają kulturyści. Natomiast oczywiście to zawodnicy stanowią tu bodziec, na który oceniający reagują, chociaż oczywiście dysponując pełną autonomią. Zacznę od Eugena Sandoa, który można powiedzieć ustanowił pierwsze kulturystyczne standardy, chociaż idąc dalej i biorąc pod uwagę to, na czym on się wzorował, to może powinienem powiedzieć, że zrobili to starożytni artyści. Jednak to przy Sandoły zaczęła rodzić się współczesna kulturystyka i trafiłem też na ciekawe wytłumaczenie, jaki był w ogóle powód tego, że ta dyscyplina zaczęła w XIX wieku istnieć i zaczęto tak silnie zwracać uwagę na wygląd sylwetki. Otóż tłumaczono to urbanizacją i związaną z nią zmianą trybu życia, także takie zainteresowanie dla czynów wczesnych siłaczy czy kulturystów pojawiło się na gruncie obawy o utratę fizycznej sprawności i tężyzny na skutek miejskiego trybu życia. Sandow nie tyle zmienił bieg kulturystyki, co w ogóle go nadał i stworzył, dlatego jest to jedną z najistotniejszych sylwetek. Według mnie drugą najistotniejszą muskulaturą jest Sergio Oliva. Wiem, że idziemy grubo i pominąłem wiele wcześniejszych, że tak powiem, stadiów, ale myślę, że jest to pierwsza od początku dyscypliny sylwetka, która tak przemodelowała kulturystykę. Do tamtej pory tak naprawdę każdy mógł zostać mistrzem, niezależnie od tego, jak dobre miał geny. Natomiast nie każdy, a praktycznie wtedy nikt, nie był w stanie pokonać Oliwy. Po prostu ze względu na to, że nie widziano wcześniej kogoś z takimi predyspozycjami. Kiedy Sergio zaczynał panować, przed nim sensacją był Larry Scott. Natomiast już po 3 latach pokonał Kubańczyka Arnold Schwarzenegger. Oczywiście Scott miał świetną sylwetkę, ale ciężko go porównywać ze Schwarzeneggerem. Tak naprawdę to dzięki Oliwie zaczęła się złota era i myślę, że można powiedzieć, że Kubańczyk stworzył Arnolda pod takim względem, że wymógł na nim i wszystkich innych swoich rywalach wejście na zupełnie nowy poziom. Żeby walczyć z takimi genami, nie wystarczało po prostu trenować tak samo jak one, ale wymyślać nowe strategie na poradzenie sobie z przeciwnikiem i ta walka bardzo mocno popchnęła kulturystykę do przodu. Arnold Schwarzenegger, o ile sylwetką nie był to taki przełom jak Scott vs Oliva, i z Sergio prezentowali bardzo podobne jakościowo sylwetki. To wydaje mi się, że jego ogromną zasługą jest promocja i popularyzacja dyscypliny. Jednocześnie ciężko tutaj określić,
czy Złota Era była tak rozpoznawalna za sprawą Arnolda, czy też on dryfował na fali popularności Złotej Ery. Tak czy inaczej, film Pumping Iron był sukcesem nie tylko biorąc pod uwagę recenzje krytyków, ale także otworzenie i zwrócenie uwagi na kulturystykę ogromnej grupy osób i wyjście jej z niszowej dyscypliny na powszechnie rozpoznawalną. Zauważa się, że po premierze filmu znacznie wzrosła liczba siłowni w USA. Główną osobowością w produkcji był oczywiście Arnold, o którym pisano. Schwarzenegger jest pierwszą osobowością od czasu Bruce'a Lee, która może stać się unikalną i wiarygodną gwiazdą opartą na swoich atrybutach fizycznych. Można zatem powiedzieć, że tak jak Bruce Lee spopularyzował sztuki walki, to Austriak ma taką samą zasługę, ale w popularyzacji żelaznego sportu. I myślę, że nie muszę tu mówić, że na obraz dyscypliny, chociażby przez zwiększenie pieniędzy w biznesie kulturystycznym, miało to ogromny wpływ. Kolejny wielki przeskok dokonał się za sprawą człowieka o pseudonimie Cień, czyli Doriana Yatesa. I był to przeskok naprawdę niesamowity. Z poprzedającym go Lee Haneym włącznie, wszyscy czołowi kulturyści utrzymywali doskonałe proporcje. Nie było żadnego Mr. Olympia, który zdobyłby ten tytuł z widocznymi asymetriami po zrywanych mięściach, ani oczywiście za dużą środkową sekcją. Yates jednak tego wszystkiego dokonał i będąc za to nagradzanym, sprawił, że kulturystyka stała się bardzo jednowymiarowa, co w dłuższej perspektywie musiało napotkać na opór ze strony publiczności. Jednocześnie można odnieść wrażenie, że w erze Doriana wszystkim wydawało się, że wróciliśmy do czasów sprzed Sergio Oliwy i każdy znowu może być mistrzem, jeżeli tylko będzie odpowiednio duży. Oznaczało to okres odejścia od klasycznych wzorców, co jeszcze bardziej pogłębił Ronnie Coleman. Myślę, że najlepiej, na czym ono polegało, powiedzą liczby. Dorian Yates wnosił na scenę do około 260 funtów, czyli 118 kg, natomiast Coleman podchodził pod 300 funtów, co daje 136 kg, czyli 18 kg mięśni więcej. Kulturyści, którzy wtedy startowali, wspominali, że w późniejszych latach, kiedy już zyskał tą niewiarygodną ilość masy mięśniowej, po prostu zatracił człowiecze kształty, także nie było tam ludzkich konturów, tylko po prostu ogromna góra mięśni. Pogłębiło to właśnie to jednoaspektowe postrzeganie kulturystyki i jeszcze jeden element tego, o którym mówi się nieco rzadziej. To wpływ Colemana na sztukę pozowania. Jest wiele głosów mówiących o tym, że zniszczył on element prezentacji i wcale nie jest to pozbawione sensu. Do czasów Colemana, nawet z Dorianem Yatesem włącznie, na zawodach Mr. Olympia i nie tylko, każdy przykładał się do tego elementu i tworzył uporządkowaną choreografię. Coleman jednak, można powiedzieć, zburzył ten porządek, wprowadzając dalekie od klasycznych ruchy taneczne, czy chaotyczne wielokrotne powtarzanie tych samych póz. Innymi słowy, nie przykładał się do tego elementu, a dzięki temu, że prezentował taką muskularność, uchodziło mu to na sucho. Jednocześnie niestety niejako dał przyzwolenie innym zawodnikom na robienie tego samego, no bo skoro sam Ronnie Coleman po prostu wychodzi na scenę i tańczy, to znaczy, że ja też nie muszę wykazywać się w tym aspekcie kreatywnością. Oczywiście jaki wpływ miał to na współczesne rutyny, każdy widzi. Także obecnie, jeżeli ktoś chociaż w minimalnym stopniu stworzy jakąś logiczną całość na scenie, to jest to ogromny wyjątek. Od czasów tego mistrza tak naprawdę nie pokazano na scenie nic nowego i żyjemy konsekwencjami jego panowania. Ale chciałbym na koniec przedstawić Phila Heatha, który zmienił kulturystykę nie ze względu na to, dlaczego wygrał, ale dlaczego w 2018 przegrał. Jest to pierwszy znany mi przypadek, kiedy sędzia główny IBB powiedział wprost, że ktoś odniósł porażkę na Mr. Olympia ze względu na środkową sekcję. Nie jest to oczywiście żadną nowością, ale wydaje się momentem przełomowym, polegającym na wykonaniu kolejnego zwrotu przez kulturystykę, który co prawda dopiero się zaczął, więc jego prawdziwą siłę zobaczymy dopiero z perspektywy czasu, ale należy mieć świadomość, że bardzo niedawno doszło do być może kluczowego dla obrazu dyscypliny na następne lata zdarzenia. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.